Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto po raz kolejny Skyrim, no i widzimy się znowu z naszym pięknym orkiem Kruszakiem. I cóż, na wstępie mogę wam powiedzieć tylko tyle. Patrzcie, złota trochę więcej. Broni i innych rzeczy mniej oczywiście. No ale przede wszystkim stalowa zbrojka. Kompletnie zrobiona samodzielnie. Wiem, że mówiłem już o krasnoludzkiej czy coś, ale... No zrozumcie, że... Nie udało mi się wypoziomować wystarczająco kowalstwa jeszcze, natomiast przez ciągłe handlowanie kup, sprzedaj, inne rzeczy, no proszę. Mamy kilka poziomów, oczywiście inwestujemy w zdrowie. Poziom 9, 3 punkty. Nawet nieźle. Kowalstwo, jak widzimy, na 30, na jakie 30, 25. Bo mówiąc wprost, po prostu dużo nie udało mi się wykuć. Ale jednak coś tam było. No jednak nie wszystko. Retoryka, proszę. 40! Po prostu jestem skłonny nawet już w to inwestować, żeby być Januszem biznesu czy coś. Ale póki co jeszcze się może powstrzymajmy i skupmy się na tym, co jest naprawdę istotne, czyli ciężkim pancerzu. Musimy zdobyć to. Po prostu mam kompletny pancerz stalowy, do czego nie skorzystać, wiecie, później będzie jeszcze lepiej. Zobaczmy w ogóle, co to wymaga. 40. Okej. Okay. No i w sumie to tyle z takich ciekawszych rzeczy, które się działy. Żeby nie było z tym naprawdę stratny na tych handlach. Miałbym dużo więcej, gdybym nie kupował pewnie tych materiałów. Dlatego też dzisiaj, poza naszą przygodą, powiedzmy, związaną z zdobyciem rogu w końcu, chciałbym skupić się na zdobyciu pewnego czaru, który pozwoli mi w sumie tworzyć złoto i srebro przy użyciu żelaza. Wiem, że to nie jest nic wielkiego, ale zawsze będę mógł przynajmniej potworzyć biżuterię, się wzbogacić na niej czy coś. No i wiecie, tym sposobem. Oczywiście to mniejsza z tym na razie, póki co zajmiemy się innymi rzeczami. Zobaczę też, jak będzie z tym wszystkim, co musimy zrobić, i potem zadecyduję ostatecznie, czy chcę właśnie zainwestować w całe, powiedzmy, transmutacje, czy nie. No jak widzicie, dalej nie mam modów, więc łabyczek dalej nie jest na plecach. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Tak? Jestem oberżystką. Obserwowanie obcych to część mojej profesji. Dobra, dawaj pokój na poddaszu. Pokój na poddaszu, co? Cóż, nie mamy pokoju na poddaszu, ale możesz wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Okej. Nic wielkiego, poza tym, że trzeba się przespać tutaj. Nie są jakieś kufry, inne rzeczy. Ale oczywiście nic legalnie ruszyć nie mogę. Mniejsza z tym, mamy 11, to nie wiem. Ej, niech będzie, że cały dzień prześpimy. Takie trochę głupie, ale... No niech będzie, że nasza postać to lenie śmierdzący, który cały dzień w łóżku potrafi spędzić, odpoczywając. Chociaż nie ukrywam, należy mu się to wszystko po przygodach, jakich doznał już do tej pory. Ej, wstać na najwyższą górę świata, odwiedzać kilka lochów. A jedyne, co mieć pomiędzy tym wszystkim, to stanie na zimnie i czekanie, aż czas upłynie. Zasłużył sobie na pewno porządną nockę. Co jest? Spotkaj się z sobą, która zabrała róg. Dobra, tym się zajmiemy później. Nieco teraz. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. A, dobra, no nareszcie, już myślałem, że się zbugowałam grę. Ty jesteś tym smoczym dziecięciem, o którym tak wiele słyszałam. No. Wydaje mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać. Okej. Chodź ze mną. Ciekawa sprawa, chociaż nie ukrywam, ja wiem, co się będzie działo, ale okej. My powinniśmy oddać róg i tyle. W sumie niedługo to zrobię, ale na razie mam jeszcze inne kwestie do obgadania, załatwienia czy cokolwiek. Więc, no bez zbędnego mordzenia, idziemy, po prostu zajmiemy się tym wszystkim. Teraz możemy porozmawiać. Okej. Znajdźcie, fajna taka szafa. Wydaje się zwykłą szafą, a w rzeczywistości, no proszę. Jak widać, cała sekretna baza operacyjna. Dlatego też mogę powiedzieć szczerze, że lubię to miejsce. Orkowy miecz. Nawet nie kojarzę, że to będzie orkowa broń już. Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię za smocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. No. No cóż.
No więc, siłą prawdziwą mają rację. Jestem smutnym dziecięciem. Mam taką nadzieję. Ale wybacz, jeśli automatycznie nie przyjmę za pewnik tego, co mówią siwobrodzi. Właśnie wręczyłam ci róg Jurgena Wiatrowładnego. Czy to sprawia, że też jestem smoczym dziecięciem? Czego ode mnie chcesz? Nie zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. Nowy sojusznik. Dobra. Mów dalej, słucham. Napisałam w mojej wiadomości. Słyszałam, że możesz być smoczym dziecięciem. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Czyli orka, który mi krzyczeć, rozumiem. Jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. Dobra, skąd mam wiedzieć, że ja mogę ci ufać? Nie, dobra. Dlaczego szukasz smoczego dziecięcia? To będzie najlepszy wybór. Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. No, to akurat prawda. Umiesz wchłaniać duszę smoków? Powiadam jakąś smoczą moc, tylko tyle mogę powiedzieć. No, taka prawda, bo tak szczerze to dalej nie do końca wiemy, co jest z nami, poza tym, że ci obrodzi twierdzą, że coś... Nie pora odgrywać bohaterstwo wbrew woli. Jesteś albo nie jesteś smoczym dziecięciem. Ale wkrótce sama się o tym przekonam. Dobra. Twierdzisz, że Talmor cię ściga? To moi starzy wrogowie. Ale jeśli moje podejrzenia okażą się słuszne, Talmor może mieć coś wspólnego z powrotem smoków. Ale to nie jest teraz istotne. Ważne, że to ty możesz być smoczym dziecięciem. No dobra, teraz powiedz to, co ukrywasz. Lecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Co ty nie powiesz? Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. Brzmi jak szaleństwo, wiesz o tym? Kilka lat temu powiedziałam coś bardzo podobnego mojemu koledze. Cóż... Okazało się, że on miał rację, a ja się myliłam. Dobra, dlaczego uważasz, że wracałem do życia? Tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Nareszcie jakieś konkrety. Dokąd zmierzamy? Gaikin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. No dobra. Chodźmy zabić smoka. Muszę założyć swój strój podróżny. Daj mi chwilę, będę gotowa. Żeby nie było prawdopodobnie podróż, będę musiał wam... No, pominąć, żeby nie zabrała za dużo czasu. A powstanie upadek ostrzy, nic ważnego. Tak lepiej. Ruszajmy w drogę do Gaikin. Oczywiście jeszcze parę miksturek, które możemy też wziąć i roślinki, takie tam, wiecie, nic nadzwyczajnego. A, super, już chodzić nie mogę. No cóż, zostawimy tu może jakieś rzeczy. Tak szczerze, co no, nie wiem, na przykład, gdzie to jest maska kultysty. Nie ubieraj, tylko umieść. Co za... Ej, co za jełob z niego, dobra. Chociaż nie, potrzebuję więcej, bo jeszcze zaraz... Przecież będziemy walczyć ze smokiem w ogóle, dobra. Miecz... Kostur... To też może być... Dobra. Nie powinno zniknąć, to... Sztylecik sobie zostawię jeszcze na krytyczną sytuację. Jeszcze w kategorii różne... przydałoby się, no nie wiem, może odłożyć chociażby... Te wszystkie sztaby, które udało mi się Dobra, ktoś mi wytłumaczy, co robią gwoździe w mojej kieszeni? Jestem pewien, że ja gwoździ nie produkowałem. Dobra, mniejsza z tym stal. Żelazo. Dobra, zawiasów też nie robiłem, więc to jest naprawdę już podejrzane, ale okej. Dopóki nie wrócę, gospoda jest
na twojej głowie. Dobrze. Powodzenia. I gdzie ona jest? Wyszła już? Tak, wylazła. A więc... Żeby nie było, ja tam postaram się pokazać sam podróż. O, super. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Ach, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, co? Dosyć szybko. Muszę iść. To pa, gościu. No więc, żeby nie było, nagranie swojej podróży będzie. Ale w ostatecznym rozrachunku nie obiecuję, że to zobaczycie. Może się okazać, że wytnę to jednak. Może się okazać, że no właśnie nie zrobię tego. Co my tu mamy? Najpierw zajmijmy się ostrzem w ciemnościach, później rogiem. Więc no, jeśli nie będę dużo gadał czy coś, to wybaczcie. Ale no, dosyć wcześnie do tego siadam. Więc no, mogę być jeszcze nierozgrzany. No i jak mówiłem, nagranie będzie, ale jak je ostatecznie wypuszczę, to już będzie moja kwestia, czy podróż będzie wystarczająco, no, interesująca, żeby wam ją przedstawić. Czy będzie to na tyle nudne, że po prostu lepiej będzie, jeśli pominę całą kwestię podróżną i pokażę wam tylko rezultat. Trzeba ci czegoś? Dobra. Dokąd zbierzemy? Dobra, już było. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, dobra, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Gdzie to mam? I teraz czytujemy. Najłatwiejszy sposób na naprawienie NPC-ów. Zostawiam go już od... W sumie można powiedzieć od początku grania w Skyrim, a kiedy dowiedziałem się, że NPC-y mogą się tak dziwnie bugować. Dobra, i ruszyła się? Oczywiście, że nie. No nareszcie. Co ciekawe, właśnie taka ciekawostka. Próbowałem to z różnymi NPC-ami, którzy mi się zgubili, zacięli i nie chcieli iść. I tylko ci związani z zadaniami właśnie działają. Na innych to w ogóle nie chce działać. Co? Gadaj dalej. To ciebie prędzej tu zabiją niż mnie. Ja mam cały stalowy pancerz. Ty chodzisz tylko w zwykłym skórzanym. Muzyka jest spokojna. Obiad trzeba było wybrać kogoś innego. An tak, zapomniałem, że tego wilka w końcu nie pobiłem. Upatrzcie, elfi sztylet. To mi się nie podoba. Kamień w wodę, to mi się nie podoba, co? O czym ty gadasz, kobieto? Lepiej uważaj. W pobliżu są smoki. No brawo. Dziwne, że oni jeszcze nie wiedzą o tym, że w sumie smok był nawet w białej grani. Też może wiedzą, skoro mówią, że w pobliżu są smoki. A zresztą mniejsza z tym. Dobra. Taka w ogóle mała anegdota, ciekawostka, jeśli chodzi o poprzednie części. Akurat wiem, że spora część społeczności, jeśli da się tak najłatwiej określić, wie bardzo dużo o Skyrimie, zna Skyrima. Natomiast mało kto kojarzy Obliviona, czyli czwartą część, jak i Morrowinda, czy w ogóle poprzednie. Przynajmniej z ich strony nic nam grozić nie powinno. Więc taka ciekawostka właśnie, Delfin tutaj prezentuje, przynajmniej później się dowiecie więcej, ale właśnie organizację zwaną Ostrza, z angielskiego Blades. Jest to organizacja, która kiedyś była, można powiedzieć, największą elitą wśród elit, jeśli chodzi o obronę cesarstwa. Teraz właśnie za pośrednictwem Talmoru i tam, nie pamiętam jak się nazywa ten pakt, czy pakt białych wież, czy coś takiego typu. W ogóle dotrzemy na miejsce. No ale mniejsza z tym, po prostu teraz są nielegalni, zostali oficjalnie uznani za zagrożenie i w ogóle tego typu rzeczy, więc... Ale no... Po prostu właśnie wracając w Oblivionie bezpośrednio, da się właśnie zaobserwować, można powiedzieć, taki złoty okres Ostrzy. Tam wraz ze śmiercią cesarza i w ogóle cały wątek, no ale Ostrza tam są jako ta elita elit. Moment, w którym zdobywa się dostęp do pancerza Ostrzy, naprawdę niezły. Bo to jest jedna z lepszych zbroi, moim zdaniem, tak jak jeśli chodzi o stadium gry, na którym się zdobywa. Czyżby smok? Nie. Biła. Tym lepiej, żebym nie walczył, chociaż... Dobra. Zobaczymy, co się stanie. Nie. I się trafię w ogóle. Dobra, nawet nie byłoby trzeba. Ale dobra. To mi się nie podoba. Dobra, nie marudź już. No nic, wracając.
Tutaj oczywiście aż tak nie widać tych ostrzy na co dzień, chociaż ich broń, dawniej zwana akawirską kataną, tutaj nazywała się mieczem ostrzy. Nie będę ukrywał, że to jedna z moich takich bardziej lubionych broni przez wygląd, czy w ogóle historię. Nie mówię, że nie lubię broni tej mieczy ze smoczej kości czy coś, ale... Po prostu ta katana, moim zdaniem, jest naprawdę taką ładną bronią, która... Ale też nie jest najpotężniejsza czy coś, to... No dobra, jeszcze trochę plączę. No po prostu lubię te katany. No ale wracając, tutaj też jest pokazane trochę, że ostrza się zmieniły patrząc na wszystko, bo wcześniej ostrza nosiły ciężkie pancerze, bardzo ciężkie. I każdy członek ostrzy, jeśli był na służbie, to właśnie w tym. A tutaj no właśnie tak się zmieniło, że w sumie, jeszcze plączę, jak mówiłem, są nielegalni, muszą się ukrywać, dlatego nikt no, tak po prostu będzie pardował w pancerzu ostrzy. Musimy się jak najszybciej dostać do Gaikin. Tak, pamiętam. I w sumie to tyle tak, z tej ciekawostki. Chociaż... Może później jeszcze kiedyś będę coś mówił więcej na temat mojej wiedzy z Obliviona czy Morrowinda. Niektórzy mogą uznać to za nudne, głupie, bez sensu, wiedzę... Na zasadzie, przecież wszyscy to wiedzą. A żeby nie było wśród osób, z którymi... Mam częstszy kontakt, to... Nie wiem, może z... Dwie, trzy tylko grały w Obliviona. Natomiast Morrowinda aż jedna. I mało kto się w ogóle tym interesował, dobra. Szybki zapis, zaraz będą tam bandyci i kradzieje. Jeśli nie mylę, trzeba będzie trochę ich pobić, jako że Delfin nie odpuści. Trochę szkoda, nie ukrywam, bo czym prędzej się dostanę do smoka, tym lepiej dla mnie. No ale... To jest się jeszcze zobaczę. Droga do Gaikin, ale też znane siedlisko bandytów. Po drodze może przyjdzie nam kilku usiec. Tak, tak. Nie mam teraz na to czasu. Najpierw mówisz, może będziemy musieli kilku zabić, teraz nie mam na to czasu. Dobra, bij. No bij. Bij bandyta. Bij. Dość. Poddaj. Okej, okay, co by się nie stało, to... Możliwe, że tamtego się już pozbyliśmy. I co my tu mamy? Tylko tyle z tych rzeczy wartych uwagi. Ja. Delfin nie odpuści. O, pułapka. Pora zapisać, no i zobaczymy, czy uda nam się otworzyć mechanizm pułapki. Dobra. Rozbroiliśmy pułapkę, tutaj mamy. Super, srebro. Datna rzecz, ale nie czuję, żeby było aż tak na zasadzie... Jej, srebro. Jak w sumie sam wspominałem, to srebro będzie z żelaza niedługo mógł wytwarzać. Ereś bandytów. Zobaczmy, co my tu mamy. O, akurat chyba albo trafiłem w nią i zabiłem, albo trafiłem w delfin i ją zrobiłem. Jak mi było widać, że delfin sobie poradzi, więc... Nie będę się tu może jakoś wielce przejmował, tylko... No, nie będę zbierał sera czy coś, bo jak mówiłem, czeka mnie jeszcze podróż i na końcu niej walka ze smokiem, więc... Chciałbym te wszystkie smocze kości czy łuski móc ze sobą wziąć. Dobra. Nie, uciekaj. Najpierw muszę odebrać od ciebie w sumie to, co jest mi potrzebne. Dalej nie wiem, po co te strzały zbieram. Może kiedyś mi się przydadzą. No dobra. Delfin tam jest, oczywiście. Ej, kolejny. Co my tu mamy? Strzał, który już można sprzedać. Dosyć tani. Łuk. Tak mówię wam. Póki co nie będę za dużo tych wszystkich rzeczy zbierał. Mikstura. Kilof. Nie, jeszcze... Nie sądzę, żeby kilof mi był potrzebny. W szczególności już nie mam zamiaru łazić po świecie i, nie wiem, szukać kopalni ebonu i potem kopać ten ebon. Nie ten typ postaci, rozumiecie? Tutaj chcę się skupić na ukończeniu gry... kijem, gdzie tylko to możliwe. Jeśli niemożliwe, no to... Albo będę szukał jakichś innych obejść, albo... W najgorszym wypadku znowu będę wyciągał ten... spętany miecz, czy nawet żelazny sztylecik, cokolwiek. Chociaż no nie chciałbym, żeby się musiało się powtarzać, dobra. I co my tu mamy? Kolejna skrzynia. A w niej, no jak widać, nawet fajne rzeczy. O, okej. Okay. Może się przyda. Dobra, mikstura. Jakieś tam coś o ucznictwie. Zawsze przynajmniej jakiś bonusik niewielki.
Łuk znużenia, dobra. Ten jestem w stanie wziąć chociażby dlatego, że jest warty znacznie więcej. Jeśli dobrze się orientuję w tym wszystkim. Wiecie, zaklęcia. Nawet jeśli nie jest dużo warte, zawsze zaklęcie będę mógł potem ja wykorzystać, żeby, no nie wiem, zarobić więcej nawet samemu na sprzedawaniu rzeczy z tą formułą magiczną. Dobra, delfin stoi oczywiście tam jakby nigdy nic. W zasadzie, co ty tu robisz, halo? No, przecież mieliśmy iść gdzie indziej. No i zobaczmy. Ile jeszcze nieprzyjemności nas spotka na drodze. Wyglądam gdzieś chyba herszcz spadnął. Więc będę musiał jeszcze oczywiście, zanim pójdziemy dalej, spróbować przeszukać jego zwłoki, bo jeśli dobrze kojarzę, jak to działa w Skyrimie, to herszcz często miał ze sobą różne cenniejsze rzeczy. Dobra, nic. Miejmy nadzieję tylko, że ciało herszta no, nie odpłynęło. Dobra. Szukaj herszcz bandytów, trup jest tam, okej. No właśnie o tym mówię. Jest złota. Żelazny topór z zaklęciami. No i reszty nie biorę. Podał dźwigu na to. Dobra. Zobaczmy w sumie, czy mogę coś ugotować fajnego. Te. Kapuśniak. Nie. Nie mogę, jak widzę, zrobić niczego z tych lepszych rzeczy. Jak na przykład właśnie... No. Na przykład to, jeśli chodzi o leczenie się, dajmy na to. Gotuje się tego dużo, że się wszystko naraz jest nieśmiertelnym. Jeśli coś nie one-shotuje. Wiecie, po prostu różne właśnie przepisy, o których mówię. Fajne, ale niestety nie mamy składników na to. Plus nie jest też tak potrzebny, patrząc na to, kim gramy, jak gramy. Dobra. Daleko jeszcze stąd? Czy już nie? Tam jakaś połowa trasy. Więc jeszcze trochę niestety będę musiał się pomęczyć. Nie możemy pozwolić sobie na żadne opóźnienia. Nie wiem, czemu zaczynam się coraz bardziej wydawać, że ta podróż w sumie większego sensu nie ma. Jeśli chodzi o to, żeby utrzymywać to przy nagraniu, więc... Pewnie i tak tego nie wytnę, bo będę zbyt leniwy. Ale no... Nic szczególnego się tu nie dzieje, poza tym fajnym atakiem bandytów. Okej. Nie wiem, czy to mi się tylko wydaje, czy naprawdę mam spadki FPS-ów i ja. Na nagraniu nie widzę niczego, ale tutaj dosłownie... Wydaje mi się, że mój komputer może oferować właśnie spadki FPS-ów. Nie wiem, może mi się to po prostu wydawało. Dobra, delfin, nie zatrzymuj się, idziemy. Może nie ujdziemy z tego z życiem, ale przynajmniej wyrwałam się z rzecznej puszczy. Niepisane mi chyba spokojne życie. Tak. O. Na ofiar trzeba było wybrać kogoś. Co jest? A, pająk. Dobra, nawet nie ma co podnosić. W sumie kostura do rzucenia czaru. A się zajmie tym wystarczająco dobrze. Śnieżny jad. Nic przydatnego, tak szczerze. Czemu nie trafiłem do żadnego smoka na tej trasie? Zresztą mi tu chociaż dwa zawsze atakowały. Jest smutne po prostu za to, że włączyłem nagranie, nagrywam Skyrima. Coś o czym myślałem już od dawna i... No w sumie właśnie... Nie ma smoków. Wiecie, nie to, żebym narzekał czy coś, i tak ich będzie trochę podczas wątku głównego, nie mówię dużo, ale trochę chociaż. Więc znajdę się więcej poboczniaków smokopodobnych, nie będę musiał robić. W sumie dziwnie to nazywam, poboczniaki smokopodobne. No wracając, jeśli nie będę musiał walczyć ze smokami chociażby w ramach dodatkowych podróży czy coś, to... Jest tak źle, dobra. Do wichrowego tronu, chcę przyłączyć się do gromowładnych. Ulfric ma rację. Tak, tak, tak. Przekroczymy białą rzekę i pójdziemy wzdłuż nurtu aż do wichrowego tronu. Potem skręcimy w stronę Gaikin. O, fajnie. Ale mogłabyś mniej o tym gadać i bardziej gadać o czymś sensownym. No właśnie wracając. Tam gość mówił, że Ulfric ma rację, że dołączy do gromowładnych. Ja powiem wam szczerze, zawsze uciekam z Ralofem, tak nie wiem czemu nawet. Może dlatego, że zawsze wydawał mi się milszy trochę. Nawet na pierwszy rzut oka czy coś. Chociażby na to, że ej ty czy coś, czy on chodź po prostu, a nie dalej więźniu. Ale osobiście tutaj mogę wam powiedzieć, może to być podzielone mocno czy coś. Bardziej popieram cesarstwo. Ja wiem, że cesarstwo różna się Talmor i inne takie rzeczy. Wiele osób może mi teraz krytykować, ale... No jednak... Czego by nie mówić Skyrim jako niezależna prowincja, czy niezależny w ogóle kraj czy cokolwiek.
Ej, jak Złotek zwał? Sobie nie poradzi za bardzo. Chodź, nie zatrzymujmy się więcej. Musimy dostać się do Samotni. Dlaczego pochodzimy na ślub w tak odległym zakątku cesarstwa? Ej, w sumie nawet nie wiem, o czym mówiłem. A, no właśnie. Po prostu może Ulfric ma rację. Nie przeczę. Pod niektórymi względami. No ale tylko jeśli Skyrim będzie częścią cesarstwa, większej wspólnoty i w ogóle po prostu nie będzie się wyodrębniał od reszty, to... Miejsce, gdzie podają dobre piwo. Gospoda pod splot drzewem. Nie może się jednak naturalnie równać ze śpiącym gigantem. Do końca więc właśnie, jakby Ulfric nie miał racji czy coś, to to jest najgorsze, że właśnie chce całkowitej odrębności, niezależności w sumie, żeby Skyrim należał do Nordów. Jest to dosyć częsty tekst, który pada z ust właśnie gromowładnych. Miej oczy dookoła głowy. No, powtarzasz się. Nie pozwolić sobie na żadne opóźnienia. Chociaż, nie, jak mówię, nie ukrywam, Ulfric może mieć trochę racji. To ja jednak jestem bardziej zwolennikiem cesarstwa. Nie wiem, może mnie przekonacie w komentarzach czy coś. A, super. Zobaczmy, czy co się stanie z mojego strzału. Niewidzialność. Dobra. Oko, fajnie. Skóra, ciężkie, ale może być coś. I swoją drogą, jeśli już jesteśmy przy tym wszystkim, to może warto byłoby trochę podładować baterię. Mam kilka drobnych klejnotów, to tam zarzucimy ze dwa i będzie spokój. Okej. Mam łobeczek naładowany. Ponownie. Dobra. Jeśli się dobrze orientuję, to już jesteśmy prawie na miejscu, więc super. Będzie ostateczne starcie dzisiejsze ze smokiem, potem idziemy do gromowładnych. Jezu, jakich gromowładnych. Siwo brody, jeszcze gadam o tych gromowładnych i Ulfricu, że aż mu się nazwy plączą. Oddać im róg, dostać trzecie słowo krzyku podstawowego, czyli tak zwanego Fusrodach. O czym oczywiście będziemy kończyć dzisiejszy epizod. W następnym się zobaczy, co dalej. Wiem, że nie wybrałam najlepszego sposobu, by się przedstawić, ale wiesz, stare przyzwyczajenie. Okej. I w sumie kto mówił, że cię darzę zaufaniem, ja tylko idę, bo... Musimy się jak najszybciej dostać do Gajki. Jak widać, znowu nam się MPC zepsuł, więc zapisz wczytanie, zobaczymy jak to będzie. A, no nareszcie się ruszyła. Super. W ogóle patrzcie, mamy twierdzę kolejną. Pamiętam, które to jest konkretnie miasto, ale chyba właśnie Wichrowy Tron czy jakoś tak. Ja zobaczę, jak kiedyś tu będziemy włazić, a będziemy, to akurat mogę zagwarantować. Nie chcę, by cię coś zabiło, zanim w ogóle dotrzemy na miejsce. Czego właśnie chcesz? Okej. Uwaga! Był złodziej. Jest krab błotny. Jako, że ja go nie ruszam, to... Ona może go zabić, czy nie w ogóle? Nie. Nikogo już nie chcę. I patrzcie, i złodziej się zmienił. Dobra, oddawaj błyskotki, albo wypatroszę cię jak rybę. Nie waż się odchodzić! No cóż, niech mnie bije. Ja dostanę bonusy do ciężkiego pancerza. Delfin się tym zajmie. Jedzie dobrze. Jeśli tylko mi sterowanie się nagle nie zepsuje czy coś. Tak, spłonę żywcem. Mówisz to bijącym szkieletem. Proszę, Delfin, dokończ roboty. Dzięki. Będę ukrył, szkoda mi łobeczaka na to wszystko. Orkowy sztylet. To akurat jest niezła rzecz. Dobra, resztę zostawiam. Zapisuję oczywiście, żeby potem nie pójść sobie w twarz, że wykraszowało czy coś i straciłem cały postęp. No i idziemy. Nie zaznaczniczuję cię. Coraz bliżej celu. Stąd już niedaleko.
Gaikin jest na południowy wschód stąd. Nie musiałeś dodawać drugi raz stąd. Mogę po prostu powiedzieć na południowy wschód i było dobrze. No nareszcie. Wiecie co? Roga chyba jednak oddam już w następnym epizodzie, patrząc na to, że mamy pół godziny. Czy dobra, w sumie nie tyle co mamy, co ja mam, bo jak mówiłem, nie wiem, kto będzie z odcinkiem. Chociaż jak mówiłem, lnictwo prawdopodobnie tak nie wytnie tej podróży. Nie szkoda by było patrzeć na to, że rozgadałem się i o ostrzach, i o w sumie Ulfriku, dlaczego popieram którą stronę. Oto Gaikin. Nic spektakularnego. Szynkarz pewnie nam powie, jeśli w pobliżu są jakieś smocze kurhany. Mhm. Więc w sumie to tylko mnie utwierdza w tym wszystkim, co już mówiłem, że w sumie podróż zobaczycie, jakkolwiek ona nudna by nie była. W sumie czekaj, gadałem. Coś jest nie tak. Nie, nie chcesz tam iść. Smok atakuje. Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym kurhanie pogrzebowym. Nie wiem, co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. Żwawo, pośpiesz się. Może już jest za późno. Nie, nie jest za późno. Nie w stylu tej gry, żeby było za późno. I właśnie, wracając jeszcze do strony konfliktu, powiem jeszcze też, powiedzmy, cesarstwo za jedną rzecz. Spójrz na tego wielkiego skurczybyka. Nie wychylaj się. Zobaczmy, co zrobi. Chodzi bynajmniej tutaj o Jarla. Tak, Jarl, czyli Jarla Balgrufa Większego. Wiecie, tego z białej grani. Grając po stronie Ulfrika, niestety jesteśmy zmuszeni atakować białą grania. To też jest kolejna rzecz, która niekoniecznie mi się podoba. Dobra. No i mamy naszego smoczka. Alduin. Ostateczne starcie nasze w grze w sumie. To już akurat dotarłem do momentu, gdzie wiem, że to będzie mój główny cel. Pokonać właśnie tego gościa. Oczywiście też nie tutaj. Mhm. Jest gorzej niż... I proszę, smok sobie wchodzi. I mamy nowego smoka. Oczywiście z tym będziemy się bić. Mhm. Niestety nie da się podgłośnić tego za bardzo. I bitwa się zaczyna. I w sumie jedyny moment, w którym można polegać na łabadżaku. Starcie ze smokiem. Popatrzcie. Rzucamy. I zawsze jakiekolwiek obrażenia to będzie zdawać. A jak już zaraz nie musisz bać o baterię, no to starcie ze smokiem będą bardzo łatwe. 25 obrażeń zadaję, jeśli się nie mylę, na strzała. A, nawet już nie trzeba. I po problemie. Udało ci się. Czekaj, coś się dzieje. Na bogów. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Smocza kość, smocze łuski. Oczywiście, już jest za dużo. I to dużo za dużo. Nie wiem, co muszę zostawić. Ale nie, no. Nie ma szans, żebym to doniósł. Trudno. Trzeba będzie chleb i inne tego typu rzeczy zostawić. Albo zjeść. Dobra, zostawimy tutaj prawdopodobnie całą żywność, którą posiadam. Okej, dobra, może jednak nie. Nie, nie. Będę musiał jakoś coś innego zostawić. Może mam coś, co w sumie jest
Dużo waży, a nie jest mi potrzebny. Dobra, stalowy miecz. Stalowy sztylet teraz też mogę już odłożyć. To niby nie jest przydatne nic, ma zaklęcia. Zaklęcia lubię kolekcjonować. Dobra. Jadę, nie waży dużo. Dobra, żemieniowe buty. Skórzane karwasze. Tam tu jeszcze mamy, no te szaty wszystkie, ale one nic nie ważą, więc to też nie rozwiąże mojego problemu. Fragmenty klientu dusz też za dużo nie dają, ale no dobra. Kufel, pochodnia. Skóra kota. Niestety, nie doniesiemy tego wszystkiego. Zdecydowanie 50 jeszcze brakuje udźwigu. Ja masz jakieś księgi. Dobra. Znasz już iskry, znasz już leczenie, ale to można sprzedać, nawet to jeszcze zostawię. To zostawiam, nagroda. W sumie może się przydać jako dowód czy coś. Rozkazy kultystów też muszę zostawić, tajemniczy liścik, co? Nie wiem czemu w sumie mam złodziej, ale dobra. Tajemniczy liścik. A, to już było, dobra. Nie waży co. Dobra. To można rozłożyć. No i dalej mamy 40 parę. To jednak znowu sugeruję, że powinienem jabłka i inne takie rzeczy odłożyć, aż tak szkoda. Dobra, trudno. Będę miał chociaż część smoczych łusek i kości. No niewiele, ale przynajmniej cokolwiek. No, a teraz oczywiście piękna scenka. Nom 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 nom. Pyszna dusza. Wal śmiało. Pytaj o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Kim jesteś, czego chcesz? Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy smoczemu dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza smoczego dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. No wiesz, o powrocie smoków. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo jak ciebie. On już był wcześniej. Naprawdę? Gdzie? Ciekawe. Ten sam smok? A niech to, poruszamy się po omacku. Musimy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Dobra, jaki następny ruch? W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Naszym najlepszym tropem jest Talmor. Nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. Dobra. To nic pewnego, na razie. Ale przeczucie mówi mi, że nie może to być nikt inny. Cesarstwo pojmało Ulfrika. Wojna w zasadzie miała się ku końcowi i nagle zaatakowały smoki. Ulfrik uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie, cesarstwo również. Komu jeszcze poza Talmorem jest to na rękę? No w sumie. Gdyby udało nam się dostać do ambasady Talmoru, to centrum ich działań w Skyrim. Problem w tym, że to miejsce strzeżone jest lepiej niż sakiewka skąpca. Mogłabym nauczyć się od nich kilku rzeczy na temat paranoi. No, taka prawda. Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Spotkajmy się w Rzecznej Puszczy. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Okej. Okay. Miej oko na niebo. Będzie tylko gorzej. Okej.
i cóż, w ten sposób kończy się nasza dzisiejsza przygoda. Ja wszystkim dziękuję za uwagę. No i w następnym epizodzie odnosimy róg, zajmujemy się jakimiś innymi rzeczami. Może poznajemy zaklęcie tej, to całe, jak to się nazywało, transformacji, czy co tam było. A póki co, no w sumie to tyle, jak już mówiłem, w sumie nawet nie mam co więcej dodać, więc no po prostu trzymajcie się. Ej, ej.